I tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Ile są warte śmieci z lasu? Tak, taki tytuł odcinka, taki pomysł na odcinek. Przed nami śmieci, które udało mi się odzyskać z dwóch ostatnich wypadów tam do tego lasu, tam gdzie był ten rów, dół, tak, z tymi śmiećmi. Także to jest to pudełko też, które wyciągnę z lasu. Są buteleczki. Tutaj jest chyba jakiś silnik, jakaś pompa. Może być tam miedziucha, ale zobaczymy. No i tutaj z wczorajszego takie temaciki. A więc to, no wyciągniemy sobie to wszystko. Poselekcjonujemy. Oczywiście cały flamingowy sobie na razie zostawiam. Buteleczki też tu mamy. Butelki lipcówki, tak? Czyli już mamy dwie złotówki tutaj. Flamingowa cała, kolejna flamingowa cała. Flamingowe sobie zostawiamy. Także jest coś. Jest złomik. Tu oczywiście z tego też miedziuchę odzyskamy. Elektronikę zostawimy. Tu też jakiś złomik będzie. Tematy na targ staroci. Flamingowa zgnieciona. Kolejna. O, wtyczka. Powinny być mosiąc. Także tak to wygląda. Kartonik oczywiście wróci już do kontenera z papierem. Tu w torbie flamingowej jeszcze nie rozpakowane. Miseczka miała wrócić na warsztat. Wróciła na warsztat. To jeszcze była flamingowa, żubrówka, złomik, łyżka. Koreczek, tak. To oczywiście się mu pomaga. Wtyczka. Widać, nie widać. Wtyczka jeszcze jedna. I co? I tak, resztki tej elektroniki. Torba pusta. Flamingowa. I co? Ja sobie to wszystko teraz tak posegreguję, posortuję. I co, widzimy się na podsumowaniu. Oczywiście jakiś domontaż, kopalnia miedzi powinna być, bo tu jest miedziucha. Iś tam jeszcze tam nie widziałem. A tu jeszcze jest, no i tu jeszcze jest miedź. Puszki, mosiąc. Dobrze, zabieram się za domontaż śmieci z lasu. Widzimy się na podsumowaniu. Życzę wszystkim miłego oglądania.
melon. Jak się do niej dobieram, oczy otwieram, gdy izolację zdzieram, pragnę szalenie. Bo jesteś w scenie, ciebie pożądam, za tobą się oglądam. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Ruda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają rynsy. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Ruda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają rynsy. Już się sprzedałem, a kasy przefurgałem, wiaderko puste. Tak szybko dziś nie usnę, trzeba zapewnić, marzenie spełnić. Kopalnia miedzi w głowie mi siedzi. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Ruda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają rynsy. Ruda na wagę, było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Ruda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają rynsy. I tak ruda na wagę. Na nas strzela, jak się do niej dobieram, oczy otwieram, gdy izolację ścieram, pragnę szalenie. Bo jesteś w scenie, ciebie pożądam, za tobą cię poglądam. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Ruda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają więcej. Ruda na wagę, było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. Ruda na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, latają rynsy. Ruda na wagę, oby było jak najwięcej. Ruda na wagę, chcę ciebie jak najwięcej. No i tak, ja już po demontażu, tak, śmieci z lasu, troszeczkę posegregowane. I co my tu mamy? Mamy flamingówki, aluminium, butelki zwrotne, lipcówki. Jest tak, złomik, jest trochę złomu, jest miska miedzi, tak, miska miedziuchy. Trzeba było trochę powalczyć z tą pompą, z tym silnikiem z tej pompy, ale ja już wiem, że było warto, jest miedziuszka. Mamy oczywiście tą tutaj miskę, mamy tu tego ludka, którego sobie zostawiam, koreczek, te piny mosiężne, styczek, 4 sztuki, fajnie jest mosiąż żółty, elektronika trafi do elektroniki, także wyciągam wagę, robimy podsumowanie, ważenie i zobaczymy, ile były warte śmieci z lasu. Także zapraszam na podsumowanie. Mamy wagę, odpalamy wagę i co? Wrzucamy złom. Złom z lasu. Pyk. Pyk. Mamy 405 gram po złotówce 41 groszy. Zapisujemy. Złom trafia do złomu. Flamingówy. Te oczywiście zostawiam w całości do testowania automatu na puszki.
I co? I tu mamy te pogniecione. Tak, stado flamingówek na wadze 160 gram po 5 zł 20 groszy na Metalleo, 86 groszy za te flamingówy. Zapisujemy, już mamy złoty 27 zł, flamingówy na bok. Mosiądz, tak, mosiądz żółty. Pyk, pyk, 15 gram. Mosiądz żółty na Metalleo teraz jest po 23,30, 35 groszy za ten mosiądz. Zapisujemy, już mamy złoty 62. Oczywiście mosiądz trafia do wiadereczka z mosiądzem. I co? Została miedziucha, miseczka miedzi. Tak więc miedź na wagę. Pyk, ło, się rozsypał się. No ale nic, tutaj się nic się nie zmarnuje. Pyk, pyk. Tutaj się dostały jeszcze zanieczyszczenia. No i co? Mamy miedziuchy. 140 gram. Fajnie, ja się cieszę. Teraz jest po 32,60 na Metalleo miedziucha. 4,56 za to miedź. Także fajnie, było warto. Ja się cieszę. W sumie za ten cały złomik mam już 6,18. No i co? Miedziucha oczywiście trafia do wiaderka z miedzią. No i tak, 6,18 zł mamy. Mamy jeszcze oczywiście koreczek, no to koreczek trafia do koreczku, bo ja zbieram koreczki. Komu się pomoże. I do 6,18 myślę, że możemy sobie dodać tą miskę, którą wezmę, jest cała, niepotłuczona na targ staroci. Choćby się sprzedała za złotówkę, to jest już jest 7,18. Dwie butelki zwrotne po złotówce 8,18. 9,18 i jest fajnie, ja się cieszę, bo co? A miseczka zostaje jeszcze. Las posprzątany, tych śmieci nie ma w lesie, zostało odzyskane. Jak, jeżeli o mnie chodzi, było warto i tyle właśnie są warte śmieci w lesie. Nie wiemy nieraz, po czym chodzimy, po czym deptamy. Ludzie nie wiedzą, co wyrzucają. Bo to wszystko powinno trafić do kontenerów, być posortowane i trafić do huty, nie do lasu. No ale nie będziemy na ten temat mówić. Ja się bardzo cieszę, także też do Was, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę. Jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, bo to właśnie wspiera kanał właśnie w takich tematach, w takich działaniach. I oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Flaming Recykling, klikając tego flaminga. I na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś.